Cześć, oglądacie kolejny odcinek programu HackPC, a dzisiaj tworzymy kopię zapasową naszych danych dzięki programowi Cobian Backup. Jeśli pracujecie z danymi, których utrata byłaby sporym problemem, to najwyższy czas zaopatrzyć się w ciekawe narzędzie do tworzenia kopii zapasowych. Przeglądając wiele zarówno skomplikowanych, jak i tych prostych w użyciu programów, zauważyłem, że nadmiar funkcji często potrafi przysporzyć wiele problemów z konfiguracją, a otrzymywane efekty okazują się być na podobnym poziomie. Chciałbym Wam jednak zaproponować Cobian Backup, który za pomocą prostej konfiguracji potrafi stworzyć dobrze zabezpieczoną kopię naszych danych oraz oferuje kilka przydatnych opcji. Podczas konfiguracji mamy możliwość wybrania konkretnego typu danych, dla których chcemy utworzyć kopię, a nawet pełen backup naszego dysku twardego. Po dokonaniu wyboru program poprosi o wskazanie miejsca, w którym chcemy umieścić nasze pliki. Osobiście polecam zaopatrzyć się w odpowiedni dysk zewnętrzny, z którego stworzymy swoisty nośnik bezpieczeństwa. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by kopię niektórych plików wykonać na zwykłym pendrive. Wykorzystując opcję programu jesteśmy w stanie ustalić, by zapasowe dane automatycznie kompresowane były do formatu zip. Takie rozwiązanie pozwoli zapisać spore wielkości pliki na mniejszych dyskach oraz przyspieszy tworzenie całej kopii. Poza kompresją program został również wyposażony w harmonogram zadań. Dzięki temu ustawienia sprawią, że kopie zapasowe będą w odpowiednim czasie zapisywać się automatycznie. Dodatkowo narzędzie zostało wyposażone w możliwość automatycznego wyłączania komputera po wykonaniu kopii. Dlatego wychodząc z pracy nie musimy czekać na zakończenie procesu wykonywania kopii. Historia dokonywanych działań jest zapisywana w oddzielnym pliku, dlatego ewentualne problemy możemy łatwo zdiagnozować. Warto też zwrócić uwagę na możliwość tworzenia kopii zapasowych każdego dnia w oddzielnym pliku, zawierającym datę w jego nazwie. Najnowszą wersję programu Cobian Backup możemy pobrać ze strony podanej na ekranie. Poprzednie odcinki HackPC możecie zobaczyć na WebShakeTV. Natomiast jeśli chcecie mi zadać osobiste pytanie, macie do dyspozycji komentarze na Facebooku, jak i pod każdym odcinkiem. Cześć!